Przedstaw się proszę i powiedz, w jakim celu się tutaj spotkałyśmy? Ja mam na imię Emilia, należę do Warszawskiej Organizacji Prozwierzęcej i chciałabym dzisiaj krótko powiedzieć o weganizmie i hodowli przemysłowej zwierząt. Powiedz, skąd twoja decyzja o weganizmie i jak wyglądała twoja droga do tej zmiany w życiu? Na weganizm przyszłam ponad 2 lata temu. Zaczęło się od tego, że kolega wysłał mi film na temat produkcji mleka i praktycznie od razu z dnia na dzień przyszłam na weganizm. Jakie są plusy diety wegańskiej? Dieta wegańska poprzez wykluczenie produktów odzwierzęcych minimalizuje cierpienie i śmierć zwierząt. Można wziąć pod uwagę również aspekty zdrowotne, ponieważ WHO wydało oświadczenie, że jest to dieta odpowiednia na każdym etapie życia od niemowlęctwa po wiek podeszły. Również jest to dieta odpowiednia dla matek karmiących i dla kobiet w ciąży. Powoduje, że zużywam mniej wody, mniej gruntu, mniej zasobów. A co możesz powiedzieć na temat wpływu hodowli przemysłowej zwierząt na środowisko? Hodujemy ogromne ilości zwierząt. Rocznie zabijamy 70 miliardów zwierząt lądowych, to znaczy kurczaków, świń, krów. Wszystkie te zwierzęta muszą oczywiście coś jeść, coś pić i całe to jedzenie moglibyśmy tak naprawdę zjeść sami, bo w większości są to jednak zboża, więc przez hodowlę zwierząt potrzebujemy więcej pola zarówno i na rośliny, i więcej pola na same zwierzęta. Zwierzęta produkują też bardzo duże ilości odchodów, powoduje to zanieczyszczenia wód. 12% gazów cieplarnianych jest produkowanych właśnie przez hodowlę zwierząt. Jest też kwestia antybiotyków, to znaczy tego, że w większości państw nie ma żadnych regulacji co do tego, ile antybiotyków może być dawanych zwierzętom i powoduje to powstawanie superbakterii, które się uodporniają na te antybiotyki. Jak szerzysz swoje idee? Razem z grupą aktywistów z Warszawy i okolic robimy co tydzień pokojowe demonstracje w centrum Warszawy, w różnych miejscach. Kilku aktywistów stoi w maskach Anonymous na planie sześcianu, trzymają laptopy, pokazujemy filmy z rzeźni. Inne osoby rozmawiają z przychodniami, którzy są zainteresowani ideą. Dyskutujemy na temat tego, jak moglibyśmy poprawić los zwierząt. Mamy również stół z ulotkami, mamy VR, na którym można zobaczyć życie z perspektywy świni hodowlanej. Czy łatwo jest przekonać ludzi i jakie argumenty głównie ich przekonują? Zdecydowanie nie jest łatwo przekonać ludzi do diety wegańskiej. Są takie osoby, które przychodzą na weganizm od razu, po tym jak z nami porozmawiają i to jest naprawdę garstka ludzi. I wydaje mi się, że są to osoby, do których właśnie przemawiają bardziej emocjonalne argumenty, czyli dotyka je okrucieństwo wobec zwierząt i nie chcą się do tego dłużej przyczyniać. Dziękuję bardzo za Twój udział. Dzięki.